pojazdów transportowych, wykorzystywanych w działaniach bojowych. Samochód ciężarowy, zawody wysokiej mobilności, Hammer 6 Brygady Powietrznej Zatorowiska Kowa. Samochód wysokiej mobilności, wydajny 760 mm karabin maszynowy, przeznaczony do wsparcia ogniowego pododdziału, prowadzących działania w ugrupowaniu pieszych oraz podczas działań bojowych bez kieszenia żołnierzy. W tym głównie niszczenie sił żywej przeciwnika do wielkości co najmniej 6 metrów. Zarówno w dzień, jak i w nocy, zarówno w ruchu, jak i na wysokości. A teraz samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Honker 2000. W wersji lekko opancerzonej, nazywanej Skorpion 3, 9 pułku rozpoznania, Witwar Kubarniński. Pojazd przeznaczony jest do transportowania 5 ludzi. Może być eksploatowany w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Budowa pojazdu jest oparta na konstrukcji armatury, która została doposażona w lekki pancerz chroniący załogę przed ostrzałem z broni strzeleckiej o kalibrze do 7,62 mm. Na pojazdach będzie kamer o zwiększonej ładowności bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter. Dwa z nich pochodzą z dyskonu do spotkania powietrznego 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Mirosławca, 2/6 Brygady Powietrzne Zatowej z Krakowa. A przed Państwem połowy transporty opancerzone Rosomar w wersji bojowej z 30-mm armatą MK-44 z 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzeczy. Przeznaczony jest do przewozu drużyny piechoty oraz zwalczania lekko